Jeżeli chodzi o czwarty kwartał roku 2018 roku, w holdingu przeprowadziliśmy po raz pierwszy w naszej historii dużą akcję marketingową. Mieliśmy reklamy w telewizji, to było ponad 600 spotów dziennie na różnych kanałach telewizyjnych, jakby adresowanych do naszej grupy klientów. Zrobiliśmy też dużą kampanię marketingową w internecie. I na tej bazie jakby wyciągnęliśmy wnioski, jak zaplanować sobie rok 2019. Ale także czwarty kwartał w naszych spółkach był to kwartał dosyć intensywny. Z jednej strony oczywiście walczyliśmy o jak najlepszy wynik na koniec roku, a z drugiej strony w przypadku Aforti Finance nasza spółka w Rumunii uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej od Narodowego Banku Rumunii. Przygotowujemy się w tej chwili do startu tej spółki operacyjnego. Mamy zrekrutowany management team, mamy w tej chwili zrekrutowane osoby do zespołu call center. Chcemy w przeciwieństwie do rynku polskiego rozpocząć tam od początku sprzedaż z wykorzystaniem kanału dystrybucji, jakim jest call center. W Polsce Aforti Finance w listopadzie wdrożyło wniosek elektroniczny. Od listopada nasi klienci mogą korzystać z pożyczek, czy mogą składać wnioski pożyczkowe za pośrednictwem internetu i wniosku online. Uruchomiliśmy w zeszłym roku w Aforti Finance call center, które wystartowało w maju zeszłego roku. Plan mamy taki, żeby do końca tego roku rozbudować call center, zintensyfikować działania sprzedażowe w oddziałach, które mamy w całej Polsce. No i jakby zacząć powoli myśleć o tym, żeby Aforti Finance uruchomić w kolejnych krajach, które mamy zgodnie z naszą strategią, których zgodnie z naszą strategią chcielibyśmy być do końca 2020 roku. Rozpoczęliśmy także, o czym inwestorów informowaliśmy w raporcie bieżącym, pracę razem z brokerem, z domem maklerskim z Londynu, pracę nad finansowaniem dłużnym dla Aforti Finance w wysokości 50 milionów euro. Jesteśmy w tej chwili cały czas w trakcie prac nad tym. W przypadku naszej najmłodszej spółki Aforti Factor w czwartym kwartale zeszłego roku zbudowaliśmy nowy kanał dystrybucji, jakim jest call center. Na razie to call center w Aforti Factor mamy testowe, kilkuosobowe. Planujemy je rozbudować, planujemy także rozbudować sieć sprzedaży, którą mamy w tej chwili kilkuosobową w całej Polsce. Oczywiście to był pierwszy rok działania Aforti Factor, więc ten rok był rokiem tak naprawdę budowy. Wdrożyliśmy nowe rozwiązania w systemie informatycznym. W tej chwili klienci kontaktują się z nami za pośrednictwem strony www, systemu informatycznego, biura obsługi klientów oraz call center. Planujemy jeszcze w tym roku, tak jak deklarowaliśmy w naszej strategii, zacząć pracę nad factoringiem online, czyli możliwością zaciągania, czy kupowania, czy korzystania z naszego factoringu za pośrednictwem online. I w czwartym kwartale zeszłego roku wprowadziliśmy nowy produkt do oferty, czyli factoring dłużny. Na razie, jeśli chodzi o Aforti Factor, to wystarczy, bo to był rok bardzo intensywnej pracy. Od stycznia spółką zarządza nowy prezes Artur Malarczyk, który był od samego początku tworzenia spółki. Także jesteśmy pełni optymizmu. W przypadku Aforti Collections zeszły rok był rokiem przełomowym. Dokonaliśmy pierwszej naszej akwizycji, połączenia spółek. W sierpniu zeszłego roku nabyliśmy pakiet większościowy spółki Lifebelt. W ramach tej transakcji pojawiła się w naszym holdingu, w naszym gronie jakby cały zespół ludzki, cała nowa spółka z nową kulturą organizacyjną, z bardzo dobrym management teamem. Do końca roku, do końca zeszłego roku udało się te spółki połączyć. W tej chwili mamy jedną spółkę prawną. Zaczęliśmy ociągać efekty, jeśli chodzi o koszty synergii. Mamy spółka Aforti Collections, ma jakby centrum operacyjne w Lublinie, we Wrocławiu oraz biuro handlowe oraz biuro zarządu w Warszawie. Cały czas rozglądamy się po rynku, być może dokonamy kolejnych akwizycji, jeśli chodzi o rynek wierzytelnościowy, ale już dzisiaj widzimy, że ta transakcja, pierwsza w historii holdingu, związana z połączeniem, z przejęciem dobrze działającej i sprawnie działającej spółki, no, przyniosła nam już efektywnie wymierne korzyści, co było widać w wynikach za styczeń, które opublikowaliśmy niedawno. I nasza spółka Aforti Exchange, jedna, że tak powiem kolokwialnie, z najstarszych spółek, działająca i w Polsce, i w Rumunii. Cały czas jesteśmy na etapie rozbudowy funkcji informatycznych naszego systemu. Zależy nam na tym, żeby klienci, którzy współpracują z Aforti Exchange, pracowali w 100% online z wykorzystaniem platformy. W przypadku Rumunii i Polski rozbudowaliśmy zespoły sprzedażowe. W czwartym kwartale
Rozpoczęliśmy także testowo sprzedaż poprzez wykorzystanie kanału call center. W Rumunii w tej chwili call center jest już kilkuosobowe. Mamy nową biura, nową lokalizację. Mamy tam dość znaczne udziały w rynku. Oczywiście to nie jest taki sam rynek jak w Polsce, gdzie istnieje bardzo dużo konkurencji. W Rumunii mamy 4 czy 5 takich firm jak nasza. No ale obroty, jakie generuje Rumunia, czy marże, jakie generuje, no każą z optymizmem patrzeć. Wydaje się, że powinniśmy w dość krótkim czasie uzyskać także licencję instytucji płatniczej w Bułgarii, dlatego że stale i na bieżąco odpowiadamy na pytania Narodowego Banku Bułgarii. No i wydaje się, że ten proces już powoli i zmierza do końca. Także na rok 2018 był na pewno rokiem intensywnej pracy. Na pewno był też rokiem, gdzie nasi ludzie, za co im bardzo serdecznie dziękuję, wykonali kawał dobrej roboty. No i patrzymy z optymizmem na 2019 rok.